Teraz się nie da wycelować. Teraz się da wycelować. Ale jak ja go mogę naprostować, jak jego się nie da rozłożyć? W sensie, mogę to rozłożyć tylko na dół. Chyba, że tak. Czekajcie, chyba, że to faktycznie tak, że to ma być na dole. No nie, tego na przykład nie zrobię. Chyba, że wszystkie mają być w tym samym kierunku. To jeszcze jest taka opcja. Może tak, faktycznie. Słusznie. Wróciłeś, caleniki? Tak, udało się, dzięki chłopaki. Tu mamy jakieś kolejne elementy. A gdzie one mają trafić? Aha. Okej. Dobra. To ma być księżyc. Też sprytny mechanizm. Jakby podobna konstrukcja do tych, wiecie, wszystkich przesuwanych, ale mimo wszystko jakby przyjemna rzecz, nowa. O, i mamy naszą klepsydrę. Okej. W końcu. I tu będziemy coś od środka przeglądać? Przesuwać w sensie tej klepsydrze? Aha, kolejny artefakt, okej. Okay. O, kuchnia gotowa. Ja coś zastanawiam, słuchajcie, kto to układał. Bo dla mnie to zawsze jest wielki szacun za zmajstrowanie tych mechanizmów, nie? Tak samo, czy to w grze, czy w życiu realnym. To jest dla mnie kozak. Napełnimy fontannę wodą, zabierzemy pieniądze z sejfu, wrzucamy je do fontanny, myślimy nad życzeniem, będzie się spełniło. Żeby się spełniło. O, dobry pomysł, optymista. Zostało nam 5 pomieszczeń. Tak myślę. Dobra, sprawdźmy artefakt. What the fuck is that? Co to jest właściwie? To ma jakby płoze z tej strony?
schody. Gdzie ten balkon? Tu. Mamy schody. Kto by się spodziewał? Ale sama taka kostka drewniana, nie? Sam fakt kręcenia tego, żeby ta kostka się rozłożyła w formę schodów, to już jest dla mnie bajka. Już nie wspominając o całym takim domku. Chociaż fajnie byłoby mieć taki model do zabawy. Tu jakaś pagoda czy coś. Dobra, zacznijmy od książki. To, że motyw jajka i żuczka się powiela. Japan. I can't get out. I can fetch help. Dobra, czyli znowu mamy jajko, żuczek, jajko z prawej strony na półce. Teraz rzućmy okiem na podświetlenie mechanizmów. Jakie szmoki. Tu jest w ogóle... To są schody na górę. Kozak. Dobra, zacznijmy od szafki, bo wygląda epicko. Tu może, od góry. Tu się nie da, bo jest do przesunięcia. Tu jest jakiś cylinder. Czy ja mogę tym ruszyć? Nie mogę. Tym mogę. Odblokowało jakiś czpień. Nie, dobra. Okej, drugi czpień. Dzwonek. Możemy sobie pokręcić, odblokować kolejny element. Ok. Tu są jakieś elementy, które musimy położyć. Tu jest szafka. Perła. Myślałam, że może możemy ją podnieść. Tu jest szufladka. Mechanizm. Whatever fits here. Tak, jakby brakuje jakiegoś klucza, nie? Dobra. Tu jest jakiś nożyk. Zamierzamy ogrywać inne Lego? Tak, zamierzamy. Jeszcze nie zdecydowaliśmy jakie, ale zamierzamy jak najbardziej. Tu trzeba jakieś elementy wstawić. No dobra. Sprawdźmy to. Smoki. Smoki zazwyczaj mają perły w dzióbkach. Czy my możemy mu perłę wsadzić? Nie? Możemy mu zamknąć pysk. Tobie perłę? Też nie. Tu jakiegoś elementu ewidentnie brakuje. Tu wygląda, jakby był jakiś przycisk. Nie, to jest oko. Missing eye. Aha, no dobra, czyli jednak brakuje mu oczu. Tutaj też brakuje elementu. O, i tu jest ten sam emblemat. I tu będzie rozstaw. Tak myślę.
To wait. Ja sobie te oznaczenie zrobię. Kwadrat plus gwiazdka i kółko. Bo to pewnie będzie do tego wachlarza, który mieliśmy w tamtej szafce. Nie, nie ogrywałam Lego i nie mam mocnych. Jedyne Lego, jakie ogrywałam do tej pory w ogóle, to jest Lego Harry Potter. I to jeszcze nie skończyliśmy drugiego roku. Tu trzeba coś zrobić, żeby pewnie Octopussy tą swoją mackę zabrała. Czy możemy iść na górę? Nie, nie możemy. Tak. Musiałam sprawdzić z ciekawości. Wróćmy zatem do wachlarza i sprawdźmy, czy ja mogę tu odwrócić na przykład coś. Nie? Aha, to jest jako sfera. To wait, może jednak dla smoka. A może oko? Może to jest oko? Bo to jest taka pionowa źrenica. No właśnie. To jednak oko było. Jak wyjaśnić kotu, że kładzenie się na palecie z farbami to kiepski pomysł? Ciężko powiedzieć, ciężko. Okej, okay, tu mam jakieś elementy. Elementy pagody czy coś? Okej. Okay. Co nam tutaj dadzą dobrego? Kapsuła, ornament, wooden capsule. Okej. Mucha. Mucha. Nic się z tym nie zadziało specjalnie, a zakładam, że ma się z dołu otworzyć. Muchę zje pająk. Pająka zje ptaszek, a ptaszka zje lisek. No. I co mamy teraz w bolce? Trzy bolce. Czy my te bolce mieliśmy gdzieś możliwość wcisnąć? Że się tak wyrażę? Nie w konkretnie w to miejsce, ani tu. Tu jest rąsia. Okej. Okay.
jest kołowrotek, którego nie ruszę, bo... Nie. Okej. Dobra. Odblokowaliśmy strzałę. Harpun. Harpun do wyrzutni. Harpun do wyrzutni. Co my tu mamy? To jest jakby fragment pagody, co? Pewnie tak, na górę. To sprawdźmy tą pagodę. W takim razie. Albo tak. Albo tak, albo tak. Albo daszek. Albo otworzyć. Jak ja bym to otwarła, tak. Nie. To jakby całe... Perła tu? Też nie? A, czyli do każdego z tych elementów będziemy musieli coś przypiąć. No dobra, to wróćmy do harpuna w takim razie. Teraz... Nie wiem, czy zakładam, że tu. Jak się z tego strzela? Czy może mamy niżej? Albo oni chyba zrzucić mają ten dzwon. Nie mam tym strzelić. Ja stąd wychodzę i to się resetuje. Tu gdzieś pal? Myślałam, że to to. A, dobra. Aż się przestraszyłam tego wystrzału. Kabum. Spadł nam dzwon. Komu bije dzwon? Co robiście? A, dobra, jest jakaś klapka. I co nam to dało? A, aha. I to będzie do sejfu. Ja wam mówię, że to będzie do sejfu. Sprawdźmy sobie smok, statek, kotwica.
To by było zbyt proste, gdybyśmy po prostu mogli w najzwyczajniej świecie mechanizmu się pozbyć. Wait. Czemu ja tego nie mogę? Aha, dobra. Teraz mogę. O, a teraz w drugą stronę. O. Staliśmy się do sejfu, a w sejfie jest... Co to za sznurek? O, aha. No bum. Będzie wybuchać, będzie wybuchać. Idzie dalej wzdłuż sznurka. Zawiasy wali. Pudełko się otworzy, a w środku będzie nic. No właśnie, to się nie wtyczy. No jakby to, co było w środku, to było widać, nie? Wcześniej. Okej, skończyliśmy następne pomieszczenie. Już 3 godziny gramy, słuchajcie. Nie, no dziwa sta gra. I smoki i miecze. Nie będę się działać dzisiaj do oporu, żeby ją skończyć. To się cieszę. Kolejne pomieszczenie odhaczone. Tentakle. Jej! No i to już jesteśmy jakby poza połową, nie? Bo zostaliśmy 5 z 9 jakby jest zablokowane. Spoko. Mission complete. Dzięki, optymista. Dobrze. Otwórzmy artefakt. Zobaczmy, co jest w środku. Ale sprytne. Ale sprytne. Tu musi być jeszcze jedno z tyłu. O. Mamy wachlarz, słuchajcie. I w tej konfiguracji musimy go włożyć, o ile dobrze pamiętam. Co to za a, tu jest to chińskie pomieszczenie. Owy wachlarz, dokładnie tak. Czyli jednak trzeba było tu coś umieścić jeszcze. Będę mógł go zabrać, jeżeli będę go potrzebować. Może ja go najpierw powinnam tu wsadzić. A, bo te kulki pewnie trzeba będzie dopasować. Wait. Dobrze mówię? Pewnie tak, żeby się kulki pojawiły w odpowiednim miejscu. Sprytne? Co nam się tu pojawi? Co nam się tu pojawi? Tu mamy jakieś pokrętło. Okej, zacznijmy od tego. Daj ta nam noża. Dobrze, mamy noża. I co my z tym nożem możemy? Tego nikt nie wie. Co my mamy tutaj?
Mamy strzałeczki. Ja mam wrażenie, że nam tu czegoś brakuje. Jak ja to mogę? Bo to się nie chce ruszyć, więc... No ja wiem, że jest w odpowiednim kształcie, więc zakładam, że najpierw nam tu coś będzie potrzebne. To samo, co będzie tu potrzebne. Tu można dać perłę. Nie. Wyciąć coś z tego? Czy też nie bardzo? Zakładam, że ta pagoda się pojawi w innym miejscu. Myślę, że coś w ogrodzie z nożem. No, musimy sprawdzić. Tutaj cały czas mamy jakby zablokowane te... uchwyty, nie? Wszystkie trzy. Tu są też te elementy, takie same kształty jak tam w tej japońskiej szafie. Myślę, że już się nic nie będzie działo z tym mechanizmem ogólnie. Śniło mi się, ja wiem, z 4 miesiące temu, jak nie to widzisz, to nieźle. Déjà vu się zdarza, to fakt. Może w kuchni coś bym... Jeszcze mamy chyba kuchnię aktywną, nie? Czy nie? Czy kuchni żeśmy się już pozbyli? Nie mam tylko to pomieszczenie. Kuchni żeśmy się pozbyli, czyli to i... ogród. No nic, weźmy sobie podpowiedź, co ten. A knife is a... cut anything. Thin blades can be useful for prying things open, however. Może, słuchajcie, do tej muszli. Co tutaj na szafce stała? No właśnie. I perłę do środka. Mamy element. Do pagody kolejny. Czyli tu pójdźmy w tą stronę. I co, mam to zabrać stąd teraz? Cześć, witam cię serdecznie. Dzięki za chęcika. O kurde, zmienił nam się kształt tych... A wait, to się zmienił kształt. On będzie tu pasował teraz. Tak myślę. Cześć Honi, cześć i cool. Hejka. Oh yeah. No dobra.
Jahej, łobuzaki. Co tam, April? Robiłaś live'ika? Czyśmyśmy byli w labiryncie? Aha. Czy czekajcie. Czy to nie tak, że tu trzeba... Tak, tu będzie trzeba jakąś ścieżkę ustawić. Tylko pytanie brzmi... Do czego i czemu tu się nie... Aha, bo tu się nie będzie dało przejść. I tu się nie da przejść. No dobra, to trzeba jakby... ogarnąć jedną rzecz. To... Może myślę... Wait. Nie... Shader, witam cię serdecznie. Aaaa.